Cześć, tu Anna Mazur, właściciel firmy korepetycyjnej, która pomaga dzieciom rozwiązywać szkolne trudności. Porozmawiajmy dzisiaj, dlaczego twoje dziecko nie rozumie matematyki. Matematyka. Dla jednych pasja, dla innych największy koszmar. Dlaczego niektóre dzieci mają problem z jej zrozumieniem, podczas gdy inne radzą sobie świetnie? Dziś opowiem ci o głównych przyczynach tych trudności i podzielę się sprawdzonymi sposobami, jak ty jako rodzic i ja jako rodzic możemy skutecznie pomóc naszym dzieciom. Jeśli zdarza się, że twoje dziecko mówi nic z tego nie rozumiem podczas nauki matematyki, to prawdopodobnie nie chodzi o to, że nie ma zdolności do nauki. Często problemem jest brak odpowiedniej metody nauczania. Zamiast skupiać się na tym, co twoje dziecko umie, warto spróbować spojrzeć na to, jak nauczyciel lub ty podchodzicie do tłumaczenia matematyki. Dzisiaj w tym nagraniu opowiem ci, jak możesz w prosty sposób pomóc dziecku zrozumieć trudniejsze zagadnienia matematyczne. Przede wszystkim ważne jest zrozumienie, że dziecko może bać się matematyki. Dlatego, zanim przejdziemy do rozwiązywania trudnych równań, warto zastanowić się, dlaczego dziecko nie rozumie matematyki. Często lęk przed matematyką nie wynika z braku zdolności, ale z wcześniejszych niepowodzeń. Przykładowo, twoje dziecko może czuć, że nie jest wystarczająco dobre w matematyce, bo nie potrafi rozwiązać zadania. To może zablokować jego chęć do nauki. Dlatego pierwszym krokiem jest rozluźnienie atmosfery. Pozwól dziecku, by poczuło, że matematyka to coś, co można ogarnąć krok po kroku. Po drugie, używanie przykładów z życia codziennego. Matematyka staje się dużo łatwiejsza, gdy wprowadzisz ją w kontekście życia codziennego. Możesz na przykład zapytać dziecko, ile jabłek mamy, jeśli do tych trzech, które masz w torbie, dodamy jeszcze dwa, które leżą na stole. I to jest prosty przykład, który mocno rozjaśnia dziecku pojęcie dodawania. Zamiast zaczynać od trudnych działań matematycznych, zastosuj takie pytania w naturalnych sytuacjach. Inny przykład. Jeśli masz dziecko, które nie rozumie mnożenia, spróbuj podejść do tego przez układanie kilku paczek ciastek. Jeśli w jednej paczce jest trzy ciastka, są trzy ciastka, a mamy cztery paczki, to ile mamy razem ciastek? I taki przykład pomoże dziecku zrozumieć mnożenie w znacznie bardziej przystępny sposób. Kolejna kwestia to wykorzystanie wyobraźni. Niektóre dzieci lepiej przyswajają matematykę, gdy mogą ją zobaczyć. Dlatego używanie wizualnych narzędzi, takich jak rysunki, wykresy czy klocki matematyczne, mogą ułatwić zrozumienie trudniejszych zagadnień. Przykładowo, jeśli twoje dziecko nie rozumie pojęcia ułamków, to zamiast opowiadać, co to jest, weź kawałek pizzy i pokaż, jak dzielisz ją na części. To przekształci abstrakcyjny problem matematyczny w coś, co jest znacznie łatwiejsze do zrozumienia i bliskie dziecku z życia codziennego. Po czwarte, podziel materiał na małe kawałki, na małe porcje. Często dziecko czuje się przytłoczone, gdy widzi dużą porcję materiału do nauki. Dlatego zamiast próbować wytłumaczyć całą lekcję na raz i wszystkie zależności, jakie tam są, podziel materiał na mniejsze, łatwiejsze do przyswojenia kawałki. W matematyce bardzo ważne jest, aby dziecko miało poczucie sukcesu już po rozwiązaniu kilku prostych zadań, zanim jeszcze przejdzie do bardziej skomplikowanych. Przykładowo, jeśli twoje dziecko ma problem z mnożeniem liczb dwucyfrowych, zacznij od prostszych przykładów. Przełam zadanie na mniejsze kroki. Na przykład zacznij od dodawania, potem przejdź do mnożenia, a później połącz je razem. Kolejna sprawa to cierpliwość i pozytywne wzmocnienia. Nauka matematyki to proces. To jest taki proces, który wymaga czasu. Kiedy dziecko robi postępy, nawet małe, doceniaj to. Dzieci uczą się najlepiej, kiedy czują się wspierane i nagradzane za wysiłek, a nie tylko za wynik. Pamiętaj, że czasem chodzi o proces, a nie o to, by od razu znać odpowiedź. Przykładowo, jeśli twoje dziecko dobrze rozwiązało część zadania, nawet jeśli reszta była błędna, pochwal go za podjęty wysiłek.
To zmotywuje dziecko do dalszej pracy, bo będzie widziało, że każdy krok naprzód ma znaczenie. Dzięki prostym, codziennym przykładom i dostosowaniu nauki matematyki do możliwości dziecka naprawdę można osiągnąć ogromne postępy. Pamiętaj, że Twoje dziecko nie musi od razu rozumieć wszystkiego. Ważne, żebyście razem szukali metod, które będą działały dla Twojego dziecka najlepiej. Na koniec chciałabym życzyć Tobie dużo cierpliwości i wytrwałości w pracy z Twoim dzieckiem. Pamiętaj, że każdy krok naprzód, nawet ten najmniejszy, to ogromny sukces. Twoja rola w edukacji dziecka jest nieoceniona, a Twoje wsparcie i motywacje mają ogromny wpływ na rozwój Twojego dziecka. Dlatego daj sobie przestrzeń na błędy, bo to właśnie one są częścią procesu nauki. Daj też przestrzeń na błędy Twojemu dziecku. Trzymam kciuki za Was i za Wasze dzieci, bo razem możecie osiągnąć naprawdę wiele. A jeśli poczujesz, że Twoje dziecko potrzebuje dodatkowego wsparcia, w taki sposób właśnie my, korepetytorzy w naszej firmie, pracujemy z naszymi uczniami podczas korepetycji online. Jeśli chcielibyście umówić spotkanie lub dowiedzieć się więcej, napiszcie do mnie wiadomość prywatną na któryś social mediach albo skontaktujcie się ze mną telefonicznie. Z przyjemnością ja i mój zespół pomożemy Wam i Waszym dzieciom w dalszym rozwoju.